są w czcigodnych wiernych. Nie wiem, jak to jest w moim stopniu, bo nie mi to jest w stosunku do siebie jakoś ocenić, ale takie zapotrzebowanie na nowych ludzi. Już się sobą na pewien sposób i nacieszyliśmy, i znudziliśmy, i zbrzydziliśmy, i nie wiem, co tam jeszcze będzie. Może zaprzyjaźniliśmy, nie wiem. W każdym razie takie zapotrzebowanie. W związku z tym jest z mojej strony nawet prośba do osób, które dzięki temu, że msza święta jest transmitowana, słuchają, że Pan Szanowny tu jako gospodarz zaprasza Jana 19 na nabożeństwo, ale po nabożeństwie, żebyśmy w domu, na górze, tam w sali, większej jak tu kaplica, śpiewali kolędy. Trzeba przybyć, jeżeli ktoś by przybywał z daleka, to niech pomyśli, co w nocy będzie robił. Jest noc sylwestrowa, czy będzie chodził, czy do rana będziemy śpiewać kolędy, raczej nie. Więc trzeba by wtedy pomyśleć o sobie i w tym domu warunki będą do przenocowania na zasadzie, że masz śpiwór, masz karimatę, możesz przenocować. Potem jakieś tam sprzęty, żeby zęby rano umyć, ogarnąć. Mówiąc do czcigodnych wiernych, zapraszam i proszę te osoby, które gdzieś są w Polsce, a niech by były i w Nowej Zelandii, a i w Stanach Zjednoczonych. Przecież w tej chwili bilet kupić to jest tylko, jak masz kasę, to masz wszystko, tak? Są ci, co mówisz, masz kasę, masz wszystko. No więc może ktoś na ten sposób. Z Wielkiej Brytanii, stąd, ze wschodu, gdzie wojna, z Ukrainy. Tam Polacy jacyś są, którzy do mszy świętej w rycie rzymskim. Że to ta droga. Więc żeby czcigodni wierni wiedzieli, że się do takich osób odzywam tutaj. Że nie tylko zapraszam, ale proszę. I w związku z tym proszę traktować każdego, kto by przyjechał, gdyby przyszło, jako miłego sercu gościa. Oczywiście mogą być jacyś ludzie przysłani. No ale to cóż to zrobimy, tak? Cóż to zrobi? Ale cieszyć się będziemy z każdej duszy, która jakąś pewnie i trud, bo to z tym związane, i czego się oczekuje od tego człowieka, a podziel z nami śpiewanie kolęd z radością. Panu Jezusowi, na chwałę Matce Najświętszej. I dzieci też mogą być, żeby od razu wiedzieć. Nawet pięknie by było.